również dla nas, oprócz dostosowania tego obiektu do wymogów EPOSZ, było podwyższenie komfortu widza. W związku z tym kosztem proscenium zdecydowaliśmy się na powiększenie sali widowni. Powstały 4 dodatkowe rzędy. Dzisiaj ilość foteli to jest 1007 miejsc. Zrezygnowaliśmy ze spraw antenów. Również powstała klimatyzacja. Zostały zmodernizowane toalety, częściowo powiększone. Prace prowadzone w tej sali były pod nadzorem specjalistów branży akustycznej. Bardzo nam zależało, aby sala ta spełniała parametry teatru musicalowego. Z poszanowaniem tej charakterystyki i stylizacji miejsca. Oprócz tego teatr został dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Nową stylistykę otrzymały kasy, pojawiły się także podnośniki dla osób niepełnosprawnych, umożliwiających swobodny dostęp do sali. To w takim dużym skrócie. Mam nadzieję, że efekty naszej pracy zostaną docenione przez widzów. Ja może dodam, że naszym superwajcerem tutaj, jeżeli chodzi o akustykę, był akustyk Camerona McIntosha z Londynu, który specjalizuje się w teatrach muzykalowych na West Endzie i bardzo nam tutaj pomógł.